Kolejne zadanie maturki rozszerzonej. Ostatnie z tego arkusza, że to już jest koniec, nie ma już nic. No i mamy do czynienia z zadaniem za 6 punktów. Także fajnie, dużo punktów do zdobycia. I widzimy, że jest prosta K o równaniu, czyli będziemy mieli do czynienia z... Właściwie to nie wiadomo jeszcze, przecina parabole o równaniu. Takim, w punktach A i B. Pierwsza współrzędna jest dodatnia, pierwsza współrzędna B jest ujemna, prosta L jest równoległa do prostej K i styczna coś tam, coś tam. No to będziemy mieli tutaj dużo zabawy. Tu będziemy mieli dosyć sporo zabawy z tym zadaniem. To co na pewno widać, to będzie równoległa i styczna. To są dwie bardzo ważne informacje. W punkcie C. Co to jest punkt C? Aha, styczna po prostu w punkcie C. Ok. Oblicz odległość punktu C od prostej K oraz pole trójkąta ABC. No, nie jest wesoło. Ja tutaj proponuję, jak są takie zadania, to zrobić sobie rysunek poglądowy, jak to może właściwie wyglądać. Żeby to zrobić, to musimy mieć opisaną tę prostą K. Znaczy ja wolę mieć ją opisaną w takiej postaci minus x plus 9. Łatwo mi będzie teraz skonstruować rysunek. Próbuję sobie też obliczyć szybko wierzchołek paraboli P minus B przez 2A. Czyli będzie to w naszym przypadku 3 drugie przez 1 drugą. Czyli 3 drugie razy 2, czyli trójka. Oko. Ok. Jak to w takim razie będzie wyglądało? Funkcja liniowa malejąca, przebijająca y w dziewiątce. I parabola z ramionami skierowanymi ku górze. Wróć, też dziewiątka. Coś tutaj poszło nie tak grubo. Ok, to działa. I druga tych, znaczy pierwsza prosta, czy prosta właściwie. Ok, to jest A. I ta parabola w trójeczce ma wierzchołek. Wiedzę ma wierzchołek, kurczę, no P by się przydało policzyć. Faktycznie coś jeszcze wiedzieć. Czyli liczę F od P, to będzie Q, czyli druga współrzędna. F od trójki, to się równa 9 czwartych. Odjąć 9 drugich, dodać 2 czwarte. To jest 18 czwartych na minusie. Lekko na minusie. Minus 7 czwartych. Ok. Czyli ta parabola mniej więcej coś takiego. I teraz tak. Prosta K przecina parabolę o takim równaniu w punktach A i B. Pierwsza współrzędna punktu A jest liczbą dodatnią. Tu będzie punkt A. Pierwsza współrzędna B jest liczbą ujemną. No, czyli tutaj musi być punkt B. Prosta L jest równoległa i styczna do danej paraboli w punkcie C. Ok. No tutaj z tą stycznością nie kłóćmy. Mniej więcej coś takiego. Czyli mniej więcej w tym miejscu jest punkt C. No i wtedy mamy taki wesoły trójkąt ABC. Ok. Udało nam się rozkminić tę sytuację, co tutaj się dzieje. Pierwsze zadanie jest właściwie dosyć proste. Wystarczy ustalić współrzędne wierzchołków A i B. To jest pierwsza sprawa, którą na pewno możemy zrobić. Jest to bardzo proste. Natomiast
ustalenie punktu C również trudne nie będzie. OK, najpierw A i B. Żeby ustalić punkt przecięcia dwóch tworów na układzie współrzędnych, to wystarczy rozwiązać układ równań. Ja sobie ten układ równań zapiszę. Czyli mamy Y równa się nasza prosta oraz 1 czwarta X kwadrat minus 3 drugie X i plus 1 czwarta. No i zwróćcie uwagę, że ten układ będzie dosyć prosty do rozwiązania, ponieważ możemy sobie od razu korzystać z metody nawet przeciwnych współczynników. Odjąć stronami i dostaniemy 0 równa się minus 1 czwarta x kwadrat. Dodać. Nie, przepraszam. Przepraszam, tak, dodać 1 drugą x i 9 odjąć 1 czwarta. No poważnie? No trudno, dodać 8 całych 1 czwarta. OK, razy 4, x kwadrat minus 2x i tutaj razy 4, to będziemy mieli 33 na minusie. Równa się 0. No i spoko. Dosyć przyjemne równanie kwadratowe, a to 1, b to minus 2, c to minus 33 i nasza delta równa się b kwadrat minus 4ac, czyli 4 dodać 4 razy 33, to się równa 4 przed nawias 1 plus 33, to się równa 4 razy 34. 34 to jest 2 razy 17, czyli nic nam to nie da. I pierwiastek z trójkąta to 2 pierwiastki z 34. W porządku. A zatem policzymy sobie współrzędną x1 oraz x2. Pozwólcie, że wzór już sobie pominę. I mamy minus b, czyli dwójkę, plus 2 pierwiastki podzielone na 2, czyli 1 plus pierwiastek z 34, a tutaj 1 minus pierwiastek z 34. I od razu rozwiążemy y1, y2. Wzór na y to minus x plus 9. Minus x plus 9, czyli 8 minus pierwiastek z 34. A tutaj 8 plus pierwiastek z 34. I kończymy układ równań klamrą. Udało się wyznaczyć współrzędne punktów przecięcia. Teraz zastanówmy się, jak te punkty, który to który, a ma współrzędną x-ową dodatnią, czyli to będzie ten punkt, to jest punkt A, a to będzie punkt B. Sprawdźmy, czy rysunek oddaje. Punkt A powinien 8 minus pierwiastek 34 powinien być na plusie i drugi powinien też być na plusie. Wydaje się, że oba na plusie będą. Także wszystko się raczej zgadza. Współrzędna y-kowa punktu B znacznie wyżej. Tak. Wszystko powinno być OK. Udało nam się to ustalić. Jest spoko. No i teraz co dalej? Dalej to musimy wyznaczyć, właściwie spróbować wyznaczyć, równanie prostej M. Równanie prostej stycznej w punkcie C do naszej paraboli. Przede wszystkim, jeżeli szukacie kiedykolwiek jakiejkolwiek prostej, to zapiszcie, że ta prosta M to jest AX plus B. Teraz dodatkowo możemy zapisać warunek, że M jest wróć równoległe do K, a z tego wynika, że A1, albo jeszcze inaczej AM, równa się AK.
Nasze AK było równe minus 1, a zatem AM również będzie minus 1, a to powoduje, że nasza prosta M przybiera postać minus X plus B. OK. Natomiast punkt C ma współrzędne oczywiście XY. Ale możemy się troszeczkę sfanić, ponieważ punkt C leży na naszej paraboli. Ta parabola i Y właściwie jest opisany takim wzorem i możemy z tego korzystać. Udało nam się ułożyć nasze równanie. I co dalej? Teraz musimy się zainteresować tym faktem, że to jest styczne. I dobra, ja zaryzykuję zapisać wzór. Nie wiem, czy mi się to uda, ale zaryzykuję. Ponieważ wzór na styczną to będzie F prim od x minus x0, dodać f od x0. Coś tu nie gra. Coś skopałem. To jest f prim. Ale f od x0 też było potrzebne. Coś skopałem. To tak nie będzie. No dobra, team karta wzorów. Wzór na styczną. Wzór na styczną. No halo, policja, szybciutko. To byłem blisko. Byłem blisko. Tutaj jest x0. Tutaj jest f od x. Przecież to oczywiste. Ajajaj, aż mi głupio. No ale dobra, przeżyjemy jakoś. Ja przeżyję jakoś. Idziemy z naszą zabawą dalej. Musimy policzyć na pewno wzór pochodnej oraz wstawić punkt x0. A właściwie pochodną w punkcie x0. Przy czym pochodną w punkcie x0 mamy ustaloną. My wiemy, jaki ma być współczynnik kierunkowy naszej prostej AM. Ma być równy minus 1. A zatem stąd jest wniosek, że minus 1 równa się pochodnej w punkcie x0. Punktu x0 jeszcze nie mamy. Właściwie tutaj mamy punkt x0. Nasz punkt C jest opisany współrzędną x jako x0, no ale w tym celu tak czy siak będę musiał pochodną mojej funkcji policzyć. A zatem pochodna funkcji f od x to będzie 1 druga x odjąć 3 drugie. Skąd to wziąłem? Przepiszę funkcję franek. 1 czwarta x kwadrat minus 3 drugie x plus 1 czwarta. I teraz, żeby policzyć pochodną, to liczę pochodną każdego wyrazu osobna, czyli redukuję stopień wykładnika, stopień potęgi o 1, zostaje x do pierwszej, ale stopień, który był, wrzucam jako mnożnik mojego współczynnika przed wyrazem, czyli 2 razy 1 czwarta daje 2 czwarte, czyli 1 drugą. Tutaj tak samo, x do pierwszej redukuję na x do zerowej, czyli razy 1 i jedynkę przemnażam razy ten współczynnik, czyli zostaje. W przypadku wyrazu wolnego tutaj stoi właściwie x do zerowej, czyli nawet jeżeli coś tam zabiorę, ten
ten wykładnik spadnie do minus 1, to i tak jest potem razy 0, więc tu już nic nie ma. Możemy iść dalej. Teraz możemy powiedzieć, że skoro f' od x0 równa się minus 1, no to w takim razie 1 druga x0 minus 3 drugie musi się równać minus 1. Mnożę całość razy 2, x0 minus 3 równa się minus 2 i stąd wynika, że x0 równa się 1. x0 równa się 1. Ok. Mam już chyba wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne do podania równania tej prostej. Czyli zapiszmy sobie y równa się minus 1, x odjąć 1, dodać f' od x, czyli 1 druga x minus 3 drugie. I to się równa minus x plus 1 plus 1 druga x. No zaraz, coś zrąbałem. A, no dobra. Jaka pochodna, co ja tu robię? Ale się tam musicie śmiać teraz, że tak pokręciłem wzór. Tu jest x0 i tu jest po prostu f. Skandal. F od x0, zgadza się. F od x0 jeszcze musimy policzyć. Próbujmy to tutaj sobie wrzucić. F od x0, czyli f od jedynki. Na szczęście liczy się dość łatwo. 1/4 odjąć 6/4 i dodać 1/4. To będzie równe minus 4/4, czyli minus 1. A zatem do naszego wzoru dolatuje minus 1. No i mamy minus x plus 1 minus 1, czyli po prostu minus x. A to ciekawe. Ale faktycznie ten nasz rysunek poglądowy, który okazało się, że został rysunkiem głównym, faktycznie bardzo możliwe, że ta prosta jest prostą przechodzącą przez środek, przez początek układów współrzędnych. Ok. Spoko. Mamy współrzędną punktu C. Teraz musimy obliczyć odległość punktu C od prostej K oraz pole trójkąta ABC. Taka właściwie trochę zadanie niefajnie sformułowane, no bo odległość od prostej K od punktu C, no to jest jednocześnie wysokość naszego trójkąta, którą no i tak będziemy chcieli policzyć. Czyli jest taka podpowiedź właściwie, bo ktoś mógłby tego raczej może nie ogarnąć. Także kurczę, szkoda, w ogóle prostej M nie trzeba było liczyć, teraz tak patrzę. Wzoru na prostą M, która w ogóle w zadaniu jest prostą L. Znaczy, tak bywa czasami. No ale dobra, w porządku. Policzyliśmy prosto o inne literce. Myślę, że taki subtelny błąd to jeszcze byłby do przeżycia. Natomiast w takim wypadku potrzebujemy punkt C sobie zapisać. Punkt C miał współrzędną 1 i minus 1, tak? Tak. 1 i minus 1.
I teraz nasza prosta k w zadaniu to było x plus y minus 9. K równa się x plus y minus 9. OK. Możemy teraz policzyć odległość. Oznaczymy sobie ją po prostu d. Wzorek to jest ax plus by plus c. Wartości bezwzględnej przez pierwiastek a kwadrat plus b kwadrat, gdzie wielkie a, b, c to są współczynniki naszej prostej, która jest w postaci ogólnej. OK. Równa się. Tutaj ostrożnie. Minus 1, minus 9. Pierwiastek 1 plus 1. A zatem to się równa. Trudna matma. 9 przez pierwiastek z 2. Usuwam niewymierność. Mamy 9 pierwiastków z 2 na 2. To nasza wysokość naszego trójkąta. To teraz wypadałoby ustalić długość odcinka AB. Dobrze, że trochę miejsca przez czysty przypadek tutaj zostało. Natomiast no, ta długość to będzie wesoła, czy nie? Zobaczmy. Długość odcinka AB do kwadratu to będzie x1 minus x2 kwadrat plus y1 minus y2 kwadrat. Da się to jakoś łatwiej policzyć? Pewnie tak. Tylko ja nie widzę jak równa się. Nie widzę, to liczę. Trudno. 1 minus 1 się skasuje. Dostaniemy 2 pierwiastki z 34 do kwadratu. Dodać. No tutaj formalnie zapiszę minus 2 pierwiastki z 34 do kwadratu. A to ciekawe. To się równa 4 razy 34 dodać 4 razy 34, czyli 8 razy 34, czyli 8 razy 2 razy 17, czyli 16 razy 17, a zatem pierwiastek z AB, długości AB do kwadratu, to będzie pierwiastek, ale plus minus 16 razy 17, czyli plus minus 4 pierwiastki z 17. Kropka. Długość AB jest większa od 0, a zatem nasze AB równa się 4 pierwiastki z 17. Uf. Możemy przejść to the very end. Pole ABC równa się 1 druga razy D razy AB. A to się równa 1 druga razy 9 pierwiastków 2 na 2 razy 4 pierwiastki z 17, co nam daje wynik. Dwójeczki się wracają z czwórką. 9 pierwiastków z 34. Uff. 6 punktów. Podejrzane. Zadanie. Zadanie 11 tego arkusza zajęło mi 7 razy więcej czasu, 8 razy więcej problemów sprawiło i było 1 punkt tańsze. Zatem to, co przychodzi mi do głowy, to podejrzliwość. Czyli w jakie pułapki tutaj wpadłem. Rysunek wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. Ustalenie punktów A i B udało się zrealizować dość łatwo. Ten układ równań był prosty. Funkcja kwadratowa no w sumie wyrzuciła jakieś pierwiastki z 34. No, część zawodników być może by się zasmuciła. Długość AB wyszła śliczna. Tutaj, no,
Wierzę, że tutaj były problemy u niektórych, żeby ustalić parametr AM, że będzie musiał być równy minus 1. Właściwie to się nie przydało. Ale tutaj bardzo ważna informacja. Pochodna w punkcie x0 w takim wypadku musi wynosić minus 1, ponieważ jest to współczynnik kierunkowy tej prostej stycznej. Tutaj większość tych obliczeń nie była potrzebna. Na dobrą sprawę to było zbędne, to było zbędne. F' policzyliśmy funkcję f od x, policzyliśmy tutaj. I, aha, no to właściwie wszystko było potrzebne, tylko nie podanie tego wzoru tej funkcji. No okej. Współrzędne C były potrzebne, żeby ustalić odległość tego punktu od prostej K. Udało się to zrealizować. I za pomocą wszystkich tych informacji jest nasz wzorek. Nie widzę żadnych wykluczeń, żadnych problemów. Nie widzę dwóch przypadków. Wydaje mi się, że zadanie jest kompletne. 6 na 6. No i teraz pytanie o trudność. To zadanie było trudne. Ustalenie punktów A i B było dziecinnie proste. Rozumiem, że ustalenie punktu C mogło sprawić problem. A jeżeli to by sprawiło problem, to nie macie odległości od prostej K. Nie macie jednocześnie pojęcia wtedy, jak zrobić te pole. Zastanawiam się, w jaki inny sposób można było tę styczną, a właściwie ten punkt C ustalić. I nie przychodzi mi nic do głowy. Jestem ciekaw, czy ktoś by tutaj potrafił pokazać rozwiązanie. Tak tutaj niech da znać w komentarzu. Jak wyznaczyć punkt C, nie korzystając z tej informacji. Na chwilę obecną pomysłu nie mam, może mi coś do głowy przyjdzie. Natomiast w związku z tym, że ten moment jest niesamowicie istotny, żeby przejść do, podejrzewam, czterech punktów, bo wydaje mi się, że ustalenie punktów A i B oraz podanie długości odcinka AB to są max dwa punkty. Tutaj jest postęp, ale nie jest on znaczący. W takim wypadku trudność 7 na 10 myślę, że jest taka dosyć uczciwa. Zadanie mogło być gorsze. Super trudne nie było, ale to była jednak taka bramka, bez której przejścia nie dało się zgarnąć większej ilości punktów. Dajcie znać, jak wam poszło zadanie, jak wam się podoba rozwiązanie i powodzenia na razie.